BMW X7 zostało zaprezentowane w 2018 roku, a ideą, jaka przyświecała inżynierom BMW, było przeniesienie komfortu z BMW serii 7 do auta typu SUV i trzeba przyznać, że to się w pełni udało, bo w tym samochodzie mamy wszystko to, co najlepsze w BMW, czyli najwyższy komfort i najlepsze właściwości jezdne, więc nie ma co się dziwić, że w tym roku została zaprezentowana wersja po liftingu, którą Wam dzisiaj pokażę i oczywiście porównam z tą wersją przed liftingiem. Zapraszam do oglądania. Po liftingu zmienił nam się przede wszystkim przód auta, to już na pewno zauważyliście, mamy zupełnie nowe światła, jak widzicie one są dzielone, bardzo smukłe na górze i na górze mamy światła do jazdy dziennej, a także kierunkowskazy, natomiast na dole mamy światła drogowe oraz światła mijania, które gdy się nie świecą, tak jak u nas teraz, mają wyglądać jak wloty powietrza i te nowe światła nomen omen rozdzieliły fanów BMW, ale te światła sprawiają, że segment tych samochodów najbardziej luksusowych jeszcze bardziej się wyróżnia, bo zielone światła mamy tylko w BMW X7, tylko w nowym BMW serii 7, a także BMW XM. Po liftingu zmienił nam się też wygląd zderzaka, wlotów powietrza, a także przeprojektowano grill, który jest też teraz podświetlany, czyli mamy tą opcję BMW Iconic Glow, którą można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu. Nie mamy wielu różnic, jeśli chodzi o bok naszego auta, w sumie jest ich bardzo mało. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że po liftingu są po raz pierwszy dostępne koła w rozmiarze 23 cali, dzięki czemu ten samochód będzie wyglądał na pewno jeszcze lepiej. Nasze to są koła 20-calowe, bo my już mamy koła zimowe, jesteśmy przygotowani na zimę. Wy też pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio wcześnie zmienić koła na zimowe. Lusterka w wersji M60 będą to lusterka M. Za chwilę Wam powiem, co to jest za tajemnicza wersja M60. W tej wersji będziemy też mieli oznaczenia M. No i warto jeszcze wspomnieć o tym, że po liftingu spłaszczyła nam się antena na dachu. Czy to wpływa na aerodynamikę? No tego nie wiem, po prostu mówię Wam o tym jako o ciekawostce. A teraz pokażemy Wam wymiary BMW X7, które się nie zmieniły, ale warto wiedzieć o tym, jakie są wymiary tego auta, bo to jest naprawdę bardzo duży samochód. Zmiany z tyłu to przede wszystkim nowe reflektory, które są trójwymiarowe, mają też tutaj ciekawy design z boku, mamy też tutaj napis BMW, mi się to podoba. Podoba mi się też ta nowa listwa, która łączy te reflektory, dzięki czemu wygląda to jeszcze bardziej elegancko. Jak widzicie, w naszej wersji mamy też ten klasyczny znaczek BMW, który jest z okazji 50-lecia BMW M, ale pokażę Wam też jeszcze bagażnik. Oczywiście możemy otworzyć albo górę, albo też górę i dół, a pojemność tego bagażnika się nie zmieniła, czyli wynosi 750 litrów po tym, gdy złożymy oparcia tego trzeciego rzędu foteli, bo musicie pamiętać, że BMW X7 to jest samochód 7-osobowy w standardzie. Jako opcję możemy wymienić tą środkową kanapę na dwa oddzielne fotele, dzięki czemu osobom, które będą jechały na tych fotelach, będzie się podróżowało jeszcze bardziej komfortowo, ale nawet jeżeli będziemy mieli tutaj 7 osób, to trzeba powiedzieć sobie o tym, że ciągle tym wszystkim 7 osobom będzie się bardzo wygodnie jechało, bo to są w pełni wymiarowe siedzenia. Oczywiście składaniem tych siedzeń możemy sterować za pomocą tych przycisków, także przycisków, które mamy w środku. Tutaj mamy przycisk, za pomocą którego możemy sobie opuścić, obniżyć nasze auto, dzięki czemu będziemy mogli coś łatwiej załadować, na przykład zakupy, a podobny przycisk będziemy mieli też w konsoli centralnej. No a tutaj mamy przycisk, za pomocą którego możemy uruchomić hak. Muszę Wam jeszcze powiedzieć o tym, jaki kolor ma nasz samochód, bo wiem, że to jest dla Was ważne, no i też warto o tym wspomnieć, bo to jest kolor BMW Individual Indianapolis Red i mówię o tym też po to, żeby zapowiedzieć segment, w którym pokażę Wam to, jakie kolory lakierów są dostępne po liftingu i jakie są teraz dostępne wzory felg. Pora, żebym Wam wyjaśnił, czym jest ta tajemnicza wersja M60, a jest to po prostu inna nazwa dla silnika M50, czyli jest to ciągle silnik 4.4 V8, jest to nowa konstrukcja, ale ma dokładnie taką samą moc. Po liftingu mamy dostępne 4 silniki, 40i, 40d oraz właśnie wspomniane M60. Zmieniła nam się moc w tym silniku 40i, no i warto wspomnieć o tym, że wszystkie te silniki współpracują z układem miękkiej hybrydy, ale nie będę Wam opowiadał tych danych technicznych, po prostu pokażemy Wam je teraz w formie tabelki na ekranie. We wnętrzu jest niezmiennie tak samo komfortowo, mamy m.in. podgrzewane, wentylowane fotele, ale też podłokietniki, ale mamy też po liftingu trochę zmian. Przede wszystkim ten nowy wyświetlacz, a także nowy system operacyjny, czyli system ID-8, a te nowe wyświetlacze są zakrzywione w stronę kierowcy, żeby można było z nich łatwo korzystać i ja te nowe wyświetlacze i nowy system lubię, ale wiem, że one też są trochę kontrowersyjne. A mówiąc o zmianach, warto też wspomnieć o tym, że po liftingu dostajemy nową listwę ambientową. Mamy 14 kolorów podświetlenia do wyboru, ale mamy też oznaczenie X7 na tej listwie. Kolor możemy wybrać na przykład w zależności od naszego nastroju. Zwrócę Waszą uwagę też na te małe dźwigienki od sterowania nawiewami. Bardzo gustownie wyglądają. Delikatnie zmieniła nam się konsola centralna. Mamy inny drążek zmiany biegów, mamy też tutaj oddzielny przycisk P, no i mamy przycisk, dzięki któremu możemy obniżyć lub podnieść nasze auto. Musiałem sobie zrobić tą przyjemność i usiąść też na tylnej kanapie. Tutaj mam oczywiście sterowanie klimatyzacją, bo ona może być 5-strefowa. Mamy też podgrzewane fotele, bardzo przydatne, szczególnie w listopadzie i przy tej pogodzie, którą mamy dzisiaj. A tutaj jest wygodnie też dzięki tym poduszkom i mamy, tak jak Wam wspominałem już wcześniej, bardzo dużo miejsca, a powiem Wam jeszcze trochę o tych innowacjach technologicznych, które mamy po liftingu, bo mamy m.in. klucz cyfrowy plus, mamy nowy wyświetlacz head-up, też rozszerzoną rzeczywistość, dzięki czemu będzie nam się tym samochodem jechało jeszcze przyjemniej. BMW X7 to samochód bardzo komfortowy, w którym jest dużo miejsca i samochód, którym bardzo przyjemnie się podróżuje i to się po liftingu nie zmieniło, natomiast te zmiany, które dostaliśmy, sprawiają, że on jest jeszcze bardziej ekskluzywny, no i też dostajemy sporo nowej technologii, dzięki czemu będzie nam się podróżowało tym samochodem jeszcze przyjemniej. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba nowe BMW X7, no i pamiętajcie też o tym, żeby polajkować ten film, jeżeli Wam się podobał i zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie z nami na bieżąco. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.